Moi drodzy, to jest gra Ludus. Gra Ludus. Dostałem kluczyk parę dni temu, jeszcze nie testowałem. Wiem tylko tyle, że to jest coś z gladiatorami. Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie wyglądało. Czy to będzie jak miecze i sandały, czy to będzie jakaś bardziej rozbudowana gra. Słuchajcie, polskie tłumaczenie, które jest tłumaczeniem z Google Translatora, okropne. Lecimy z tematem. Kolejny. Imię Ludusa. Zacznij od małych pieniędzy. Czekajcie, plecy. Nie no, takiego chcę gladiatora. Imię Ludusa. Zacznij od małych pieniędzy, gladiatora... tego. To ja będę... Jakie oni mieli tam nazwy? To niech to będzie imię... Bonkolus. Ludus to gra symulacyjna dla gladiatorów. Poznasz najlepszą metodę zarabiania pieniędzy w miarę upływu czasu. Zalecamy rozpoczęcie gry od zakupu architekta. Możesz wynająć facetów do pracy, spacerując po wiosce. Możesz kupować zapasy, broni i ubrania. Możesz kupić nowe przedmioty szkoleniowe za pomocą menadżera Ludus lub sprzedać gladiatora na aukcji. Baw się dobrze, możesz nauczyć taktyki monetyzacji. Okej, blisko. Panie, coś mnie za synem pokarał. Chłopco nawalony. Wujek, to niezły wujcio. Żona. A ty chłopie. Gra dowódca. A to jest Battle Commander chyba, tak? Nie, nie wiem, jakiś tam doktore. To nie wiem. Medicus. Turniej. Dobra, czekajcie, bo to jest nic innego jak oficer statku, chłopco. Zdrowie, energia. Mam wrodzony talent do gry na flecie. Kiedy zacząłem grać na flecie w pobliżu ludzi, płacą mi za odejście. Myślę, że nie mogą skupić się na niczym od piękna dźwięku. Zacząć pracę. Nie, nie mogę po polsku w to grać, bo to jest... Dziadek! Przestań pracować. Idź do roboty, synek! Gdzie ty idziesz? Jezu, mam chorego syna. To jest robotnik, dobra. Architekt, zaakceptuj. Idź. Idź spać, idź spać. Co, mam iść dwa razy spać? Kim ty jesteś, człowieku? Pago? To ty? Czekajcie, bo syna wysłałem do pracy. Gdzie idziesz, synu? Chłopco będzie... A on gra tego! Piratów z Karaibów. Ty, ty, tyn, 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 tyryn. Tyn, 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 tyn. Dobra, kurde, to niezły. A co to jest? Co to za czasy są, że tu niewolnictwo? Chłopco bierze niewolników, nie masz dość pieniędzy. Ty, wypuściłem sobie niewolnika. Ty, gościu, ja ci ży...
Co to jest za rozbudowana gra? Kowal. Rolnik. Zaraz! To jest muzyka z gry? Zaraz! Przecież to jest muzyka z tawerny z... podpowiedzcie mi. Zaraz! Oni wzięli muzykę z innej gry! Ta, to jest z WoWa! O! Hello! Kurwa, nie mam pieniędzy, albo mam. Dobra, ja będę musiał zasłonić ekran prawdopodobnie. Mam za nią podążać. Cicho. Cicho. Muszę zobaczyć, co tu jest. Powiem wam, czy coś tu się dzieje, czy nie. Co? Ale oddycha głośno. Wiecie... Ja wam to muszę pokazać, bo wy tego nie... Czek. Bo wy to musicie zobaczyć, tam się nic nie działo. Czekaj, czek. Patrzcie to. Za mocna gra. Ty, a ja miałem iść spać. Czy ja mogę tu u niego iść spać? Trzeba iść spać. Pompki były robione. Ty, ale one mają ten sam model. Wszyscy jakiś mają problem. Kurde, jeszcze nie zacząłem w ogóle grać w tą grę. Już mi się podoba. Ma strasznie duży potencjał, żeby z niej nagrać materiał gniota, kurde. To jest moje łóżko? Dobra, poszedłem spać. I co dalej? Żona. I wełna, jajko, brać pieniądze. Brać. Zacznij pracę. Ty, wujek, idź. Użyj architekta. A gdzie jest architekt? Tu? Co mam z tobą zrobić, architekcie? Ty, ja se tu buduję coś. Budowaj toaletę. Gladiator. Czekaj, czekaj, czekaj. Arka?
Arkan. Fałszować. Utwórz niezbędne miejsce pracy dla kowala. Jak fałszować? Co to znaczy? Fałszować, że piec? Stodoła? Gladiator szak. A nie mam materiału, żeby to zrobić. Ty, ale architekt. Kurdemol. A ty, oficer statku załoga. Co ja mam? Jaki załoga statku? Co to za statek? Gdzie ja płynę? Co tu się dzieje? Ja będę ha... Kurde, to jest jakaś rozbudowana gra. Co to się dzieje tu w ogóle? Mam wędkę. Nie zawaham się jej użyć. Wiatrak. Ty jesteś wiatrakiem? Robić chleb. Brać. Studnia. Potrzebuję wiadra. To zaraz znaj... Ty w ogóle czemu moja postać chodzi do tyłu cały czas? Co jest grane? Poka gniota to jest chyba. Jak grasz na klawiaturze, jak to na PS4? To jest na PS4? Kupiec. Kupię se krowę. Muszę zbudować stodołę. Kowal! Kontrakt. Chodź, kowalu. Biorę cię za hajs. Oni by musieli dla mnie zacząć pracować. Jak się oddalisz, to budynki są białe? Czy on zrobił kupę? Nie rozumiem tego. Czy ja mogę iść spać znowu? Nie, muszę coś popracować. Potem będę mógł iść spać. Teściowa. Odłóż do przechowalni całą teściową. Mnich. Wyślij do lochu. Łatwo. Muszę mieć poziom. Ty, może tu się łowi ryby w tym stawie, co? Chodźcie, pokażcie, gdzie ta wędka jest. Ja pierdziele! Wiecie, co to jest? Chest! Chest to jest skrzynia. Ale chest to też jest klatka piersiowa. O, i tu jest przetłumaczone pierś. Jasne. Chłopy. To nie jest na PlayStation 4, ja gram na kompie teraz. Dobra, gdzie jest beczka? Gdzie jest mój synek? Synku! Dobra, musimy iść spanko zrobić. Chłopca ma teraz pompował, dokładnie. Dobra, zaraz będzie spanie. Tylko wiecie, co jest problemem? Że gra sama chodzi do tyłu. I muszę minimalizować grę, bo ona co jakiś czas do tyłu mi zaczyna chodzić. To czekajcie, no to nie wiem, no to idziemy, no kurde, idą materas pompować, nie? 19. Nie, to nie jest na Dreams.
Przyszedł żebrak, poprosił o pieniądze. Dajże brakowi. Daj. No. Ty, ale ja nie wiem, o co w tej grze chodzi, szczerze mówiąc, bo... Ty, jakby rozumiem zamysł, że tutaj się to dzieje w czasach tam gladiatorów. Mamy jakąś tam rodzinę, możemy tym zarządzać. Jakby to mi się super podoba, nie? Natomiast tu są niewolnicy, którzy robią kupę pod siebie. Nie mogę niewolników... Jakby, no, nie wiem, no mam, nie mogę z nimi nic zrobić. Ja sam nie jestem chyba gladiatorem. Tu chyba trzeba zarządzać gladiatorami i, że tak powiem, ich wyposażać w różne rzeczy i wysyłać ich na walkę. Tylko, kurwa, jak mam zarobić pieniądze, muszę jakoś do pracy z... Nie wiem co. Dobra, synka wysłałem i zarobił mi 25. Zarobiłeś znowu synku jeden. A, dobra, synek zarabia pieniądze. Chodzi, gra i oni mu płacą. Dziadek, zacznij pracę. Zrobione żelazo. Dobra, dziadek, idź rob. O kurwa, co on będzie robił? Ty, nie mówcie, że my mamy w mieście kawałek... Niezły. Dziadek. Trzeba kupić statek. Statek. I kupię go. Szopa jest potrzebna. Jest zmęczony. Ile mamy? Jeden kawałek drewna. Dobra, czekajcie, i gwoździe muszę zrobić. No, idź spać. No to jak pójdę spać, to dostanę nagrodę. Dobra, poczekajcie. To nie, to nie. Tutaj gwoździe ktoś ma. Kupić rzeczy, kup. Dobra, gwoździe. Ile tych gwoździ było potrzebnych? Ale ja nie mam tyle pieniędzy chyba. 10. Czekajcie, chyba 10 gwoździ. Jeszcze jakieś zadania musimy zrobić. Ty, to jest, to może być ciekawe, tylko trzeba jakoś to przejść. Ilość mleka do sprzedaży. No i żona, kurde, poszła robić. To im ładnie wyszło nawet. Nawet to im wyszło, muszę powiedzieć. No, to im wyszło. Poszła mleko sprzedawać. Kowal, produkować. Ty nie produkować, bo my nie mieć. Kim ty jesteś, gra dowódca? O! Marionetka! Premia za szkolenie, slot pierwszy. Co to za ruskie napisy, moi gladiatorzy? Siła. Moi gladiatorzy, wystawić na aukcję. Cena początkowa. Sukutukutukus. Nie możesz sprzedawać poniżej 3 poziomów. Obrona. Okej. Okay. Który to jest? Co te walą te kupy? To jest ten? Prezent. Tarcza, użyj miecza. Kształć. Typ treningu.
Od siłę. Idź się ćwicz. Ty. Czas treningu 4 godziny. W obronie. Gdzie oni idą ćwiczyć? Ja muszę to zobaczyć, jak oni ćwiczą. Zaraz na angielski zmienimy. Co to za wariactwo jakieś? Dobra, do... Gdzie odbiera się jakieś uzdrowić? Okej, okay, shield. Jeden dzień na turniej. No, to ja mam mało czasu, chłopy. Architekt, możesz budować toalety, dlatego jeżeli chcesz budować budynki, powinien współpracować z architektem. Dobra, ten... idź pracuj, dziadek. Wuja, ty też. A szopy, kurde. Tu są jakieś te gówna. Żona. Żono moja. Serce moje. Nie ma takich jak my dwoje. Żona, co, przyszłaś? Dawaj hajs. Idź, pracuj dalej. Nie mamy mleka, wełno. Ilość wełny sprzedaży. No idź, wełnę we wiadrach nosi. Niestety nie ma opcji teraz takich wrócić do menu. Tak, to jak chcę wrócić, to co się stanie? Zapisała się ta gra? Okej. Ale z tą tawerną z WoWa to przegieli, powiem wam. Szczerze. Dobra, start work. Synku. Synku, dawaj pieniądze i idź pracuj. Idź graj. Ty, grandfather. Ty też. Dobra, czyli ja nimi zarządzam. Wy się musicie iść... tak. Ty musisz iść 4 godziny trenować witalność. Ty musisz iść trenować... Co to jest, Murmilo? A, nie wiem, coś tam kliknąłem. Ty musisz to trenować. Dziadek coś tam trenuje. Ty, nie wiem kim ty jesteś. Dobra, to już mamy. To już mniej więcej coś tam wiemy. Chłopco robotnik. Na co mogę tą wodę? Komu tą wodę? Chłopco pompki robi. Level 2 już ma. Muszą trenować. O. Masz. I need a bucket. Dziadek! A ty coś pracujesz w ogóle? Need start to work. Dobra, mamy tak, 29 żelaza. Ty, ja może, kurde, to bym wysłał i sprzedał to żelazo. Gdzie jest architekt? To ja potem mu zapłacę. Chyba za jeden dzień będzie nawalanka. Oni trenują? Muszę im kupić miecz jakiś. Klasik był już grany krótko, no był Black. Dobra, kupmy. Kupmy od niego coś. Ile to kosztuje? 2000. Kurwa, to co ja mam? Mnie nie stać na nic. 2000. 1000. A jakiś taki najbardziej frajerski? Może u Kowala coś
Jesteś pan Kowal? A, bo wydałem na babę, kurde, pieniądze i... I nie mam. Kosiar, dzięki. A nie wiem, czemu to się nie wyświetliło. A, bo był problem z internetem i to prawdopodobnie nie zadziałało. Dziękuję ci, Kosiar, za wsparcie. Po raz kolejny. Dzień dobry. Cześć, cześć i czołem. W nosie mnie kręci. Kup medycynę, dobra. To chyba będzie trzeba od nowa zacząć grę. W każdym razie ja muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo dziwna gra. I... No cóż nam pozostaje? Idziemy popompować materac ostatni raz. A następnym razem po prostu zaczniemy sobie giereczkę. Tawerna. Dobra, która będzie pompowała materac? Czekajcie, która pompuje? Ta wygląda trochę jak elfka jakaś taka, nie? Ta też. Ta nie za bardzo. No gdzie jest? To chodźcie z elfką. Follow the girl. Ona będzie pompowała materac. Innkeeper. Dziękuję się, powrót do Wowika. Tak z ciekawości dziś tylko odpaliłem, wiesz? No nie wiem, zobaczymy, czy będziemy questy robić częściej. Na początku ci powiem, że dziewczynki w bordelu i ładniejsze zdecydowanie większe i wbrew pozorom są dużo tańsze niż kobiety, z którymi spotyka się większość mężczyzn. To jest prawda akurat. Będzie pompowanie. Kurde, ale duży strasznie ten materac do pompowania jest, muszę wam powiedzieć. Ona aż całe płuca prawie wypluła. Ale co się wtedy dzieje? Czy na przykład nam by się coś zregenerowało? Jakieś morale czy coś? Jestem ciekaw po prostu. Jakby czy to ma tylko i wyłącznie element stulejarski, że oho, tam babę zapłaciłem za babę i pompowała materac? Czy miałoby to sens jakiś taki w mechanice gry? Nie wiem, Kosiar, ja w każdym razie, wczoraj miałem gorączkę, taką, znaczy gorączkę, no wczoraj miałem taką podwyższoną temperaturę. Ogólnie dziś też się nie najlepiej czuję, dalej mam kaszel i katar. Przemęczenie i przeziębienie. Dobra, to co, mamy jakąś walkę dzisiaj, today. Czy możemy wysłać kogoś? Co jest? My mamy naszego frajera, czekajcie, bo... Aha! Jest walka z gladiatorem. Który to jest nasz? Ja pierdzielę, my walczymy dzisiaj z walka, wysłałem niewolnika. Tylko problem jest taki, że patrzcie, my nie mamy nic. Kurde. On będzie bił go rękami. Ej, to będzie zajebista gra na YouTube'a, ja będę nagrywał serię z tego. Przecież to jest... To jak w jeden wielki mem to wygląda, patrzcie to. Ha, kurwa! Jelito mu wypadło w ogóle. Co jest grane? Chłopca normalnie flaki wypruł. Ja, może on by go pokonał. No nie no, raczej... O, unik zrobił. No, raczej będzie zgon naszego gladiatora. Już nie ma HP. Kurwa! Zesrał się normalnie na koniec. Let's go.
Czy mogę iść po zwłoki swojego gladiatora? Została po nim kupa tylko, moi drodzy. Jestem pod wrażeniem tej gry. W sensie, kurde, pomysł na tą grę jest świetny. Bo zarządzamy gladiatorem, ale też zarządzamy całym tym takim życiem wokół, nie? Że musimy rozwinąć tutaj nasze gospodarstwo i zarabiać pieniądze. Pod tym względem jest to fajne, tylko ta gra jest tak upośledzona. Chłopco kupsko nawalił. No nie, no fajne, fajne, fajne. Wiesz, że ty jesteś następny gościu? Ciekawe, dlaczego ma obrys wokół oczu. Coś mi tu nie pasuje. Masakra.